Z Krystyną Skarbek jest taki problem, że o niej właśnie nic konkretnie nie wiadomo. Nawet daty urodzenia i miejsce urodzenia nie są całkiem pewne. Znaczy, oczywiście udało się ustalić, gdzie ona naprawdę się urodziła i z jaką datą się urodziła. Natomiast oczywiście tam w bibliografiach różnych są nadal trzy miejsca. Trzepnica, Warszawa i jeszcze taka miejscowość, gdzie mieszkali jej rodzice przed przeprowadzeniem się do Trzepnicy. Data jej też jest jakby niepewna w tym sensie, że polscy historycy podają jakieś dwie daty z 1908 roku. Tam jest różnica miesiąca, ale na przykład ona, wyrabiając sobie fałszywe brytyjskie dokumenty, już podała zupełnie inną datę z 1915 roku. Więc nawet, jak widać, data urodzenia nie jest, że tak powiem, w dokumentach jednakowa i ta sama. Właściwie, no właśnie, ma już trzy miejsca urodzenia, ma przynajmniej dwie albo i trzy daty urodzenia. Cały właściwie jej życiorys jest niejasny, do tego stopnia, że na przykład jej biografowie twierdzą, że była w konkursie Miss Polonia i że zajęła drugie miejsce. Inni mówią, że w żadnym konkursie nie startowała, tylko to był jakiś tam konkurs piękności w pewnym środowisku. Potem się okazuje, że startowała w konkursie na Miss Nart, ale właśnie nikt tak naprawdę nie wie. Znaczy, są gdzieś jakieś zdjęcia podpisane, tam konkurs piękności, ale jaki to jest konkurs piękności, gdzie on był i czy to nie jest jakiś żart, to tego na pewno nie wiemy. No ale o ile jeszcze ta historia polska jest jakoś tam do odtworzenia, no bo wykonywała tam różne zawodowe rzeczy, no miała dwóch mężów, to jest jakoś do ustalenia, no to już jej tak naprawdę aktywność wywiadowcza jest dużo bardziej skomplikowana, ponieważ ona, jedyna jej przynależność formalna potwierdzona przez dokumenty, to jest udział w Special Operations Executive, tak zwanym SOE, czyli w tych komórkach wywiadu brytyjskiego, które miał służyć sabotażowi, do którego ona została przyjęta, skierowana, wprowadzona najprawdopodobniej w Belgradzie w 1941 roku. Natomiast ewidentnie była agentem, bądź nawet funkcjonariuszem Secret Intelligence Service, czyli brytyjskiego wywiadu popularnie zwanego MI6. I tutaj znowu, kiedy, czy na pewno była zwerbowana, jest niezwykle trudno ustalić. Właściwie najbardziej prawdopodobne jest, że została zwerbowana gdzieś w okolicach 1938 roku przez swojego męża, Jerzego Giżyckiego, który zresztą był polskim dyplomatą, polskim prawdopodobnie oficerem wywiadu, a jednocześnie był brytyjskim agentem, a może nawet i brytyjskim oficerem. To wszystko jest niejasne. On bardzo dużo przebywał wcześniej za granicą. Było bardzo wiele okazji do tego, żeby go Brytyjczycy zwerbowali. Więc ona ma tą kartę Secret Intelligence Service i właściwie nikt tego nie potwierdza. No, też nikt nie zaprzecza, co prawda, ale jak myśmy wystąpili z Wincentem Sewerskim o dostęp do akt, poprosiliśmy Secret Intelligence Service, by nam pokazali, to oczywiście powiedzieli, że nam nie pokażą. Ale z tego zachowania powiedziałbym, że wynika, że one jednak są. Większość brytyjskich akt z czasów II wojny światowej jest odtajniona, nawet wywiadowczych, ale akurat dokumenty, które dotyczą Polaków, prawie nie. Bo trzeba pamiętać, że taką najbardziej głośną historią, gdzie Polacy chcieli otrzymać dokumenty brytyjskiego wywiadu, to jest chwała katastrofy w Gibraltarze. I tych Brytyjczycy dokumentów odmawiają udostępniania bardzo konsekwentnie i odmawiają na to, jak wygląda Krystyny Skarbek. Ja myślę, że ich powodem prawdziwym odmowy jest to, że oni nie chcą ujawniać swojej awantury w polskim środowisku. No, ja rozumiem, że już tylko dla historyków byłoby ciekawe, ale ta historia by trochę musiała zmienić swój kolor prawdopodobnie, gdyby się okazało, ilu polskich, że tak powiem, patriotów było jednocześnie brytyjskimi agentami. I w czasach II wojny światowej to nie było nic złego, tak? Byśmy po tej samej stronie barykady, ale też ci Brytyjczycy, tak powiedziałbym, nie zawsze byli lojalni wobec Polaków. No, mniejsza o to. W każdym razie no, bardzo są poważne, wiarygodne przesłanki, żeby uważać, że ona przede wszystkim była oficerem brytyjskiego wywiadu, czy agentem brytyjskiego wywiadu, czyli Secret Intelligence Service, nie myląc z komórką sabotażową, która się nazywała SOE. I to jest chyba jej najciekawsza rola. Trudno się pracuje, opisując czyjeś życie, a jego życiorys jest w ogóle bardzo trudny do ustalenia, tylko można wybierać, która wersja jest bardziej prawdopodobna, niż wiedzieć na pewno. Ale też z drugiej strony, z punktu widzenia, że tak powiem, autorów powieści szpiegowskiej, no to też jest fajnie, dlatego że oczywiście poruszając się w granicach prawdopodobieństwa, można tworzyć różne, różne, powiedziałbym, szpiegowskie wątki, które właśnie są prawdopodobne, ale,
Ale też i nikt nie może powiedzieć, że tak nie było, bo nikt nie wie, jak było naprawdę. Są dwie wersje ostatnich, nie wiem, kilkudziesięciu minut jej życia. Jedna wersja jest taka, że ją odprowadzał Ludwik Popiel, z którym jadła kolację wcześniej w ognisku polskim na Exhibition Road. A no właśnie druga wersja, że to mój dziadek Stanisław Cat-Mackiewicz, który ją odprowadzał po wspólnej kolacji w kawiarni Martynka. Ta wersja z Martynką jest chyba nawet trochę bardziej prawdopodobna, ponieważ Martynka to była kawiarnia, w której pracowała Karolina Skarbek jako kelnerka, bo ona pomiędzy rejsami pracowała jako kelnerka. No bo właśnie tak traktowano, że tak powiem, polskich zasłużonych dla Wielkiej Brytanii obywateli. No więc, ale właśnie, pewne to nie jest. Tak? No pewne jest, że ją zabił ten James Muldowney, a i tu dlaczego jest już z 50 hipotez.